nami nie ma tutaj kolegów, którzy na nasz apel przyjechali z całej Polski. Była mocna ekipa z 8 okręgu. Dla niewtajemniczonych trzeba wyjaśnić, że 8 okręg dla nas to są województwa lubelskie, rzeszowskie, bielsko-podlaskie, zamojskie. No, koledzy akurat byli z Lublina, z klubu SP8, Karol Lewa, Zosia. Przemili ludzie, którzy własnym transportem, z masą z własnego zaopatrzenia, przygotowując się na pobyt tutaj na bezludnej wyspie nieomalże, przyjechali w ciągu kilkunastu godzin, zainstalowali się w bardzo newralgicznym punkcie, jakim były Krapkowice. Trzeba wspomnieć tutaj również o Arku SP6 Olga Urszula Józef, który w tej chwili jest na terenie Kielecczyzny. Kielecczyzny? Chyba tak. Sieradzki. Z dziećmi na kolonii. Te dzieci, które no, trzeba było ewakuować, wywieźć w tym czasie. Sam kolega Arek pracował jak no, omnibus. Był koordynatorem tam, współpracując ze sztabem tym rejonowym przy burmistrzu. Był zaopatrzeniowcem, sam woził produkty, dostarczał żywność, wodę i zaopatrzenie wszelkiego rodzaju. No, było wielu kolegów z innych miast. Kolega Marian, SP9 Kłebek, Zygmunt Adam ze Siemianowic Śląskich. Bardzo duża pomoc zorganizowana przez klub krótkofalowców z Piekar Śląskich, SP9 Karol, Roman, Tomasz. Janek EIJ, Ewa, Irena, Józef też z Chorzowa w tej chwili. Też właśnie w Krapkowicach ze stacją uruchomioną. Jako pierwszy, tak. Tam ludzie do tej pory spojrzeli. Jak to rozumieć? To znaczy co? On spakował swoją radiostację i przyjechał do Krapkowic. Tak, gdzie mieszka? On mieszka w Chorzowie. Jest to bardzo znany polski krótkofalowiec, który prowadzi między innymi sprzęt, sklep ze sprzętem dla krótkofalowców. Wziął po prostu, spakował część tego sprzętu ze swojego sklepu. Bardzo dobrej jakości, fabryczny, japoński sprzęt. Przyjechał do nas, do Opola. Trzeba było podjąć decyzję, powiedziałem, słuchaj, nie mamy żadnych wieści z Krapkowic, pan wojewoda prosi, żeby coś tam, jakaś łączność była. Pojechał i proszę sobie wyobrazić, że on nawet tam, dzięki temu, że był w takim miejscu, miał center TL dużej mocy, potrafił dotrzeć w niektóre miejsca i załatwić transporty. Ten człowiek przekazał również pierwsze informacje do internetu, właśnie z Krapkowic, i cały czas nie wiemy dokładnie kto, ale ktoś wysyłał na temat sytuacji na Opolszczyźnie informacje, zdjęcia do internetu. I ten człowiek, Jasiu, tam na miejscu był no, niezbędnym człowiekiem. Naprawdę Krapkowice w tym momencie nie miały żadnego zaopatrzenia, niczego. Była jeszcze koleżanka, może dokończę, która bardzo pomogła mi w sztabie, ponieważ ja siedząc po 12 godzin więcej, czasami już nie mogłem wytrzymać. Koledzy mnie tutaj uzupełniali. Przyjechała, proszę sobie wyobrazić, z bardzo ciężkim sprzętem, bo przywiozła akumulator samochodowy, przywiozła mnóstwo sprzętu i przywiozła, proszę sobie wyobrazić, dwie jeszcze reklamówki. Jedna z chlebem, druga z wodą mineralną. W momencie, kiedy już nam to nie było potrzebne, ona nie wiedziała. Usłyszała mój apel, krzyczałem na falach krótkich, w środku nocy, w ramach sieci, która cały czas funkcjonuje od Szczecina po Kraków. Przyjechała, przywiozła to wszystko i przez przynajmniej 5 dni siedziała ostro w tym klubie. Tutaj kolega, który przed chwileczką był, służył jej przynajmniej częściowo noclegiem. Natomiast ona nawet nie chciała na ten nocleg chodzić. I bardzo dużo pomagała. I myślę, że takich osób, których my nawet nie znamy, jest jeszcze bardzo dużo, które właśnie przyjeżdżały, pomagały. I chciałbym tą drogą podziękować wszystkim krótkofalowcom, nasłuchowcom, również sybistcom, którzy współpracują do tej pory w sieciach, które istnieją, bo niektórzy mówią, że tej współpracy nie było. Myśmy bardzo pięknie współpracowali, to była wielka solidarność tych ludzi. Ja myślę, że takich przykładów można by tutaj ciągnąć w nieskończoność, ale chciałbym jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo to jest praca w warunkach ekstremalnych, w warunkach no, mobilizacji pełnej. A jak wam się pracuje na co dzień? No na co dzień jest to przyjemność. Po prostu hobby, przynajmniej dla mnie, jakim jest krótkofalarstwo, jest to wielka przyjemność. Człowiek po przyjściu na przykład z pracy włącza radio i ma tą satysfakcję, że słyszy kogoś nie tylko na końcu Polski, ale słyszy stację z Japonii, z Wielkiej Brytanii, ze Stanów Zjednoczonych. Słyszy i mało tego, może zawołać i zaprzyjaźnić się. A czy sąsiedzi nie mają nic naprzeciwko?
No, różnie się... bywa, różnie. Ja... Właśnie o to chciałem zapytać. Znaczy, ja... To jest temat rzeka, jak to mówimy. Tak. Dokładnie. Są różne plotki, czasami są to niekiedy nawet i fakty. No, ja powiem żartobliwie, czasami dochodzi do sytuacji, gdzie sąsiad ma pretensje do krótkofalowca, bo kury przestały się nieść, tudzież krowa się ocieliła zbyt wcześnie, no bo krótkofalowiec się zainstalował. Z bardziej humorystycznych, a prawdziwych faktów, kolega krótkofalowiec założył antenę, powiesił na dachu, nie mając w ogóle urządzenia. No ale w tym momencie zaczęły się opowieści o tym, że no, tu już coś zakłóca, tam głowa kogoś boli, tu spać nie może. Bardzo wiele problemów pojawiło się w momencie pokazania się anteny. No jak potem się okazało, przyszli sąsiedzi, zobaczyli, nie ma radia i argumenty, no niestety, wypadły im z ręki. Praktycznie się wiesza sznurek najpierw bieliźniany, żeby oswoić ludzi, a później dopiero wiesza się antenę. Takie są, właśnie... są różnego typu rozwiązania. Tak. No ja miałem też problemy z uruchamianiem się na KF-ie, na poprzednim miejscu zamieszkania, konkretnie na ulicy 1 Maja, w rejonie tam katowickiej, a plebiscytowej. W związku z tym pracowałem tylko na UKF-ie tam. Ale że UKF wtedy jeszcze nie był na tyle rozwinięty, czyli pracowało się na AM-ie, na UKF-ie. W związku z tym byłem dłuższy czas w QRT. Po przeniesieniu się na nowe miejsce zamieszkania w Zwierzowcu, mieszkam 10-piętrowym i muszę przyznać tutaj wśród kolegów, że nie mam problemu z lokatorami. A nie wiem dlaczego. Pracuję dużą mocą, powyżej 100 W, w granicach 150 do 200 W. I nie mam problemu. A z właścicielem budynku? A to jest Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa. Dostałem od prezesa spółdzielni zezwolenie na pracę na radiu i nie mam problemów. Czyli chwalić tylko. A jakie pana są doświadczenia z sąsiadami i z właścicielami? No praktycznie, jeśli chodzi o miejsce zamieszkania, to trudno mi powiedzieć. Natomiast rodzice mają domek taki rekreacyjny w Niwkach i tam z Krzysiem 6 DVP, kiedyś wcześniej, będąc na delegacji na Węgrzech, zaprzyjaźniłem się z kolegami z klubu H9 BVK, Bożena Wiktor Karol. No i w ramach wymiany współpracy z tamtymi krótkofalowcami była ekipa od nich u nas w Polsce, zresztą dwukrotnie. No i wtedy pracowali w zawodach właśnie z Niwek. No i jedynie sąsiedzi, ponieważ to była praca na telegrafii, narzekali tylko, że tam w telewizji czy w radiu ta telegrafia była słyszalna gdzieś tam w tle. Ale ponieważ to była ekipa międzynarodowa, te trzy dni to była praca w zawodach, przetrzymali, nie wiem czy zaciskali zęby czy nie, w każdym razie tego wprost nie pokazali, także atmosfera była raczej przyjazna, no i później jak się dowiedzieli, że ekipa ta zajęła czołowe miejsce ze stacji europejskich, to nawet wręcz byli zadowoleni z tego, że taka ekipa była w tej miejscowości, chodzili, odwiedzali, oglądali sprzęt, także no, w pewnym sensie zainteresowanie było dość spore i raczej nie ma takich przykrych jakichś wrażeń, są same miłe, że tak powiem, wspomnienia. Chociaż tamten różnie były wieszane, nie? Proszę Państwa, usłyszeliśmy opinię kilkunastu osób, kilkunastu krótkofalowców zamieszkałych w Opolu i w okolicy. O krótkie podsumowanie poprosimy mieszkańca Strzelec Opolskich, doktora Zygmunta Dawida. Mnie jest przede wszystkim bardzo przyjemnie, że mogłem się znaleźć w opolskim klubie i mogę tylko pozazdrościć, że was tu w Opolu jest taka duża rzesza, że macie kontakty, że się spotykacie. W tych mniejszych miejscowościach jednak jest nas mniej i z tego też powodu nie wszystkie sytuacje, o których się tutaj mówiło, jeżeli chodzi o problemy z pracą, z zainstalowaniem się, są takie proste i takie łatwe. Po prostu życzyłbym sobie, żeby to hobby się rozwijało jak najbardziej. Życzę klubowi, krótkofalowcom tutaj z Opola i nie tylko, wszystkim krótkofalowcom w Polsce, żeby nie mieli żadnych problemów po prostu z uprawianiem swego hobby i żeby w sytuacjach takich dramatycznych jak w tej chwili, no moglibyśmy się wszyscy sprawdzić. Było mi bardzo przyjemnie. Ja na koniec chciałbym podziękować wszystkim krótkofalowcom, których tutaj nie ma, o których nie mówiliśmy, szczególnie z rejona Kędzierzyna-Koźla, że oni zaczęli, oni pierwsi doświadczyli tego nieszczęścia, pierwsi wykazali swoją aktywną pracę. Szkoda tylko, że wszyscy krótkofalowcy zostali zauważeni w tak bardzo drastycznej sytuacji. Miejmy nadzieję, że krótkofalarstwo będzie teraz inaczej spostrzegane. Dziękuję.